Proszę Państwa, jesteśmy w Brukseli. Właśnie minęły wielkie eliminacje półfinałowe. Jestem teraz z Różą Frąckiewicz, która brała udział również w The Voice of Polonia. Dzisiaj miała ten zaszczyt zasiadać w jury. Jak się obradowało, za chwileczkę nam opowie. Dzień dobry, Różo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Różo, byłaś dzisiaj członkinią jury. Jak po przesłuchaniach się czujesz? No ja jestem y, który, y, któryś raz w jury i muszę powiedzieć, że poziom jest coraz wyższy. Oczywiście są słabsze, mocniejsze głosy, ale ogólnie poziom jest coraz bardziej w górę. I to znaczy zgłaszają się ludzie, którzy naprawdę dobrze potrafią śpiewać i wybór nie będzie łatwy. No właśnie, przesłuchaliście 30 osób. Powiedz mi, nie jesteś zmęczona? Nie, bo ja lubię to, co robię i to jest bardzo takie wzbogacające nawet dla nas, jury, e, słuchać różnych interpretacji znanych nam już piosenek. E, powiedz mi, e, jakie piosenki dzisiaj usłyszeliście? Czy powtarzały się piosenki, czy piosenki były diametralnie różne? Nie, były diametralnie różnie, ża, różne. Żadna piosenka się nie powtórzyła i oczywiście większość śpiewała w swojej interpretacji znane nam covery. Ty, jako uczestniczka The Voice of Polonia, pierwszej edycji, masz jakieś rady dla tych, którzy jeszcze się wahają, czy przyjść, czy zaśpiewać, czy się odważyć? Czy jest warto? Ja uważam, że jest warto tu przyjść, bo my sami niekoniecznie jesteśmy w stanie siebie samych ocenić. I naprawdę, jeżeli osoby, które mają pojęcie o śpiewaniu zasiadają w jury, tak? Które już też przeszły jakąś tam drogę, które też kiedyś próbowały, nie będąc pewnymi, mam tam wystąpić, nie mam wystąpić, a może jednak nie. Ja uważam, że przełamać lody, wziąć odwagę samą w sobie i po prostu zgłosić się, a jury, które jakby to powiedzieć, wtedy rozdziela, kto potrafi, kto nie, samo już zadecyduje, czy potrafisz, czy nie potrafisz śpiewać. Różo, Twoja kariera po występie tutaj w The Voice of Polonia poszybowała w górę. Trzeba powiedzieć, że nie był to stracony czas. Ty zostałaś w muzyce, tworzysz muzykę razem z mężem, jesteście wspaniałym duetem. Powiedz mi, co przez te lata u ciebie się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim jesteś rozpoznawalny, rozpoznawalna. Dostałaś chęci do śpiewania, czyli nabrałaś wiary w siebie i w swój talent. E, szukasz e, dal, dalszych wyzwań, czyli nie spoczywasz na laurach. Ja wtedy zdobyłam drugie miejsce, z czego byłam bardzo dumna, bo w zasadzie takie voice of Polonia już sama nazwa of Polonia, także to nie jest tylko z jednego kraju. Także była też konkurencja bardzo duża, też było bardzo wysokie, e, wymagania były wysokie itd. Tak I ja myślę, że dla mnie to był taki bodziec do tego, żeby dalej robić to. Co robię i za co jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Powiedz mi, czy taki konkurs, jak The Voice of Polonia, czy inne konkursy, gdzie Polonia śpiewa, Piosenki tworzy muzykę, pokazuje tę muzykę są ważne dla nas, ludzi mieszkających poza Polską. Bardzo ważne, bardzo ważne, bo wtedy jest, czujemy się dalej Polakami, jesteśmy ambasadorami Polski, e, przekazujemy dalej polskie wykonania, polskie piosenki, które czasami już idą w zapomnienie i aż człowiek się dziwi, że Jakieś takie piosenki, które już lata całe nie były śpiewane, nagle są zaśpiewane i to w całkiem nowej odsłonie i wtedy mówisz, wow, to jest piękne, dlaczego kiedyś tego nie widziałam, nie słyszałam, ale to też jest kwestia tego, że my jesteśmy coraz starsi i wiadomo, my się też zmieniamy, nasze gusta się zmieniają, nasze oczekiwania się zmieniają. I takie programy są bardzo, bardzo potrzebne i ukłoniski dla organizatorów, że biorą na siebie ogrom pracy, który z tym jest związany. Bo to nie jest tak sobie, że o zrobimy, zorganizujemy, tylko to są naprawdę całe miesiące przygotowań, weryfikacji, godziny ślęczenia nad przysłanymi materiałami. I z tego sobie nikt nie zdaje sprawy, bo ja jako uczestnik wysyłam swoje wideo, swoje, swoje swoje, swoją propozycję. No i czekam, tak? Ale, ale osoby, które decydują o tym, organizatorzy, oni mają naprawdę ogrom pracy i dla nich wielki, wielki ukłon i podziękowania za to. I to jest prawda. Jeszcze można powiedzieć, że jesteś możesz być inspiracją dla innych, bo w zeszłym roku brałaś udział w The Voice of Senior i Zajęłaś tam naprawdę szczytne, szczytne miejsce. No, tak, z tego też jestem bardzo dumna. Znaczy, się, w zeszłym roku e, byłam pierwszy raz w senior, w e, senior, ale tam nie odwrócił się ani jeden fotel. I w tym roku byłam po raz drugi i doszłam do finału. Czyli proszę bardzo, nie wolno się załamywać i tracić wiary w siebie, jeżeli za pierwszym razem się nie uda. Trzeba zawsze o siebie walczyć, trzeba pracować nad sobą. I wtedy przyjść na nowo, pokazać, tu jestem, spróbujemy jeszcze raz, popatrzcie, posłuchajcie. Y no i ja pokazałam, że jednak warto o siebie walczyć, że warto coś tworzyć, coś robić, a ja 60 plus staram się bardzo, żeby animować właśnie ludzi, nie tylko kobiety, ale i mężczyzn oczywiście, żeby właśnie 50 plus, 60 plus i więcej, żeby jednak próbować swojej sił i spełniać swoje marzenia z lat młodości. Bo wielu właśnie utalentowanych ludzi gdzieś tam mają w sobie te talenty, one drzemią w nich, ale... Oni zapo nie mieli na to albo odwagi, albo czasu, albo pieniędzy, bo niektórzy kojarzą to z dużym wydatkiem. Oczywiście do jazdy może coś takiego, czy wzięcie, le wzięcie lekcji śpiewu to może kosztuje e, e, pieniądze, oczywiście, ale nie ma nic za darmo tak. Ale ja uważam satysfakcja, jaką później mamy, jeżeli usłyszymy, że jesteśmy dobrzy, że to, co robimy jest dobre, i oklaski od widzów, no to jest, to jest chyba ta największa zapłata, jeżeli widzo widzowie biją gromkie brawa i gratulują po, po zakończonym występie. I ja wszystkich zachęcam do tego. Bardzo. bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję również za te słowa otuchy, i, i czasami nawet krytyka jest budująca. Bardzo. Czasami krytyka jest bardziej potrzebna jak pochwała. Bo jest, jeżeli jesteśmy zbyt często pochwaleni, to później nam się wydaje, że już nic nie trzeba robić, bo to już starczy, bo jestem taka dobra, że po co się mam uczyć, po co się ma rozwijać, a my się rozwijamy całe życie. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Proszę Państwa, z Różą Frąckiewicz w Brukseli rozmawiała Sylwia Płonka dla PPTV. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.